To nasze, przez nas w Ostrołęce wykonane i nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest pompa gruntowa, oparta na nóżkach gumowych w kolorze nigero. No co, ta pompa ma lepsze parametry niż pompy czołowych producentów z Polkistanu. Chodź, pokażę ci jak działa. Dzień dobry. Słów kilka o stanowisku testowym. Pompa ciepła podłączona do instalacji centralnego ogrzewania NASA. Linia dolnego źródła zaopatrzona jest w filtr narurowy z wkładem antypiachowym, a dalej wodę ze studni czerpalnej podaje zwykły igielitowy wąż 25x3, oczywiście niezbrojony, bo na dolnym źródle nie ma jakichś absurdalnych ciśnień, a w zasadzie to występuje tu ciśnienie bliskie atmosferycznemu. Linia górnego źródła to PEX 20, popularnie nazywany słomką, i tu mamy ciepłomierz i watomierz, a na watomierzu będzie można również sprawdzić koszty. Koszt kilowatogodziny pobranej z sieci ustawiłem na 1 zł. Test będzie polegał na zagrzaniu bufora i będzie trwał do momentu, jak na wyjściu pompy ciepła uzyskamy 55 stopni Celsjusza. W trakcie pracy pompy ciepła postaram się przeklikać ciepłomierz przy temperaturach 35, 40, 45, 50 i 55 stopni, by uzyskać informacje o mocy uzyskanej na wymienniku górnego źródła. Niestety, chyba nie uda się uzyskać wielkości generowanej mocy przy 30 stopniach Celsjusza, ponieważ na buforze występuje taka temperatura, która na to nie pozwoli, ale zobaczymy. I dolne źródło już działa, pompka tłoczy wodę, w filtrze widać bąble powietrza. Pompa ciepła jeszcze nie włączona, górne źródło natomiast działa, więc uruchamiamy pompę ciepła. I zobaczymy, jak szybko zbuduje się nam korek cieczowy. Tu film deko przyspieszymy, bo chwilę to trwało. Cztery minuty. Korek cieczowy da się również wyczuć na słuch. Jest deko inny niż dźwięk sprężarki. No jednak mamy 30 stopni Celsjusza. Ale mamy też 8,6 stopnia Celsjusza delty, a to oznacza zbyt małe przekroje moich słomek, bo pompa obiegowa chodzi już na maksymalnych obrotach. Ale mamy te 6,4 kW, czyli źle nie jest. Te 6,2 stopnia Celsjusza to temperatura par suchych opuszczających parownik. Wiążąc tę wartość z ciśnieniem ssania 5 barów, wynika, iż przegrzenie czynnika chłodniczego wynosi deko ponad 4 kelwiny. No i się trochę spóźniłem i zamiast 35 stopni Celsjusza mamy 36,54 stopnia Celsjusza i moc 6,2 kW.
na wymienniku górnego źródła przy poborze sieci na poziomie 1372 W. Również zaznaczamy na wykresie. W tym miejscu Domotycz przełączył zawór trójdrogowy na grzanie CWU. A że CWU ma dużo niższą temperaturę, to spadło ciśnienie skraplania. W tym teście nie chodzi o to, by grzać CWU, więc zdejmę z zaworu regulator, by pompa ciepła grzała jedynie bufor. Teraz domotycz nie będzie już sterował zaworem trójdrogowym do CWU i pompa ciepła ładuje tylko bufor. I kolejna próbka, tym razem 40,66 stopnia Celsjusza, delta na poziomie 7,47 stopnia Celsjusza i moc 6 kW na wymienniku górnego źródła. Również nanosimy na wykres. Jak można zauważyć, na zimnych powierzchniach rur tu linia dolnego źródła skrapla się mnóstwo wody, stąd należy koniecznie zaizolować termicznie rury dolnego źródła. Przy 45 stopniach Celsjusza na wymienniku górnego źródła uzyskujemy 5,8 kW przy poborze z sieci 1,6 kW. Udało się również trafić wodę opuszczającą wymiennik górnego źródła o temperaturze 50,11 stopnia Celsjusza. Mamy 5,6 kW na wymienniku przy poborze 1,73 kW z sieci. I ostatni dziś test, woda o temperaturze 55,4 stopnia Celsjusza. Na wymienniku uzyskano 5,3 kW przy poborze z sieci na poziomie 1,9 kW. Ci z Państwa, którzy dotrwali do tego momentu, najpewniej zauważyli, że koszt działania pomp ciepła w tym konkretnym teście to 5 zł i 27 groszy. Oczywiście bez CWU, oczywiście dla 13 października 2024 roku, gdzie na zewnątrz mamy 9 stopni Celsjusza, ale jak na domek 120 metrów kwadratowych, to chyba całkiem niezły wynik. Co warto zaznaczyć, to tu widać, jak mocno nieekonomiczne są pompy ciepła wysokotemperaturowe i jak bardzo spada współczynnik efektywności przy grzaniu do wysokich temperatur. Na zakończenie jeszcze jeden wykresik z dzisiejszego testu. Start 11.00, koniec deko po 14.00. A na dziś to tyle. Dziękuję wszystkim z Państwa, którym udało się dotrwać do końca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale.